I o rozpoczęcie zawodu poprosimy pana dyrektora. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No, witam wszystkich serdecznie. Ja mam okazję pierwszy raz w sumie uczestniczyć w tym turnieju wyciskania wielotrawienia kosztalną. Miło wszystkich powitać. Myślę, że dużo się nauczę tutaj od was, bo nie ukrywam, że nie uczestniczyłem w tego typu imprezach, chociaż kiedyś też tam trenowałem. Także myślę, że kolejny będzie tylko lepsze. Życzę wszystkim sukcesów i zapraszam do zawodów. Dziękujemy bardzo. Nie, dobrze, to pierwsza osoba, Tomasz Saja, ciężar na sztangę 40 kg. Sędzia. Thank you.
Tak.
gotowy. Dawaj. Pociąg masz. 27, 28, 29,
Dawaj mocno!
Jeszcze 50. O, jest. Ile? 49. Pięknie. Teraz startuje nasza jedna kobieta, pani Monika Amucaluk, ciężar 30 kg. Brawo dla pani. 30 kg na sztandar. I teraz poszło. Sześć.
O co mojego patrzenia? Mocno, mocno, mocno! Zabierz! 47, brawo! Pięknie! Super! Teraz Bartłomiej Rogosiński, ciężar na sztangę 50. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
Trzymaj. Trzymaj. Dawaj. Jeszcze raz. Trzymaj. Trzymaj. Dawaj jeszcze na dół. No. Już można włożyć. 25. I zakończyliśmy rywalizację i nastąpi wręczenie nagród. Chyba pani miałem go taką. O wręczenie nagród poprosił pana dyrektora i naszego wiceprezesa. Już mamy wyniki. Pierwsze miejsce w kategorii kobiet. Pani nie jest Szymonianką, prawda? Zapraszamy. Zapraszamy do nas. Mowa pani z panami również. Gratulujemy. Teraz kategoria do 23 kg. Pierwsze miejsce w juniorach. Piotr Pawlica. Drugie miejsce Michał Pawlica. I trzecie miejsce Maciej Rudnicki. I czwarte miejsce w tej kategorii Bartłomiej Wójtowicz. I piąte miejsce Eryk Groć i Patryk Kędowski. I kategoria powyżej 23 lat. Pierwsze miejsce nasz weteran Sławek Chorwat. Brawo! Gratulacje. I drugie miejsce pan Benedykt Michałowicz, który też zawsze brał udział w naszych zawodach. Trzecie miejsce Bartłomiej Rogoziński też startował u nas wielokrotnie na zawodach w uciskaniu. I teraz tak, czwarte miejsce ex-aequo jest Marcin Niemczyk i Tomasz Saja. No i teraz tu nas w drodze. Żeby każdy był szczęśliwy. I piąte miejsce pan Krzysztof Nabiałek. Na dobry start. Zdyskwalifikowany został pan Leonard Jakuszczonek. Bo nie przyszedł ze swoją sztangą. To oddaję głos panu dyrektorowi. Miło mi. Ja mówię tak, że się powiedziałem, że raz uczestniczyłem
Super impreza, naprawdę polecam. Bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że następnym razem tutaj pan się zebrać tutaj jeszcze większą ilość uczestników. I postaram się również o lepsze nagrody dodatkowe, żeby była większa motywacja. A uważam, że takie zawody są najlepszą formą treningu, bo człowiek się jednak najbardziej motywuje na zawodach. Także tego typu imprezy nie widziałem. Dziękuję pani. Oczywiście, która chciałbym powiedzieć, bo to oni są motorami tych wszystkich imprez, które są organizowane tutaj u nas, nie tylko w Wyciskaniu, ale Kamienna Rzeźba, która jest naprawdę super imprezą od dłuższego czasu u nas. Także idziemy bez nich, myślę, że tego się nie odbywało. Także przede wszystkim zasługi dla was. Witam pana prezesa. Komisja Radzi Imprez.